Siemanko, z tej strony Paweł z kanału Przez Obiektyw i mam dzisiaj dla Was kolejny film z serii Obrabiam Wasze Zdjęcia. Mail, czyli adres mailowy, na który możecie swoje zdjęcia wysyłać, żeby znaleźć się właśnie w tym odcinku, znajduje się w opisie tego filmu. Ja na samym początku chciałbym też podziękować bardzo mocno producentowi muzycznemu o pseudonimie Enzu, bo to od niego jest muzyka, którą dzisiaj słyszycie w tle tego filmu. Jeżeli ten bicik Wam się podoba, link do jego muzy również znajdziecie w opisie, także zapraszam. Na pierwszy ogień idzie zdjęcie od Irminy z Instagrama Prawym Okiem. Jest to zdjęcie landscape'owe, które my oczywiście przerobimy sobie na format 4:5, tak aby zdjęcie wyglądało dobrze na Instagramie, więc od razu przechodzimy sobie do crop toola 4:5. I myślę, że trochę będę chciał z tego foregroundu zdjąć te choinki, żeby one jednak nie przyciągały aż tak dużo uwagi. Myślę, że tego nieba aż tak dużo również nie potrzebujemy, więc celowałbym w taki kadr jak teraz dan. I mniej więcej w tym kadrze będziemy się teraz obracać. Możemy spróbować lekko sobie to zdjęcie wyprostować. I idealnie wyprostowane, wykadrowane zdjęcie zasługuje tylko i wyłącznie w takim formacie na preset Teal and Orange. Teal and Orange jest to preset, który będę wypuszczał również dla Was najprawdopodobniej za darmo, chyba że stwierdzę, że to już jest czas, żeby zarabiać na swojej pracy presetowej. Ten Teal and Orange w tym momencie zrobi świetną robotę, dlatego że jest dużo wody, że jest niebieskie niebo i że mamy czerwone, łamane na pomarańczowe elementy. Już Wam pokazuję, jak to działa. Bum! Cała robota zrobiona. Ja troszeczkę tutaj zmian naniosę. Przede wszystkim, jeśli chodzi o naszą wodę. Myślę, że ten teal nie musi być aż tak brutalny, więc na hue ściągniemy to do zera. Jeśli chodzi o luminance, to możemy odrobinę również ściągnąć z tego aqua, żeby nie było to aż takie błyszczące, żeby ta woda bardziej przyciągała uwagę swoim kolorem, aniżeli tym, że będzie taka turbo błyszcząca, dlatego że będziemy chcieli zwrócić mocno uwagę na te daszki. Te daszki, jak widzicie, mają kolor pomarańczowo-czerwony. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy to jest kolor czerwony, czy to jest kolor pomarańczowy, czy to jest kolor żółty, to możemy sobie skorzystać tutaj z takiego narzędzia. To jest takie malutkie kółeczko w każdym panelu, i w Hue, i w Saturation, i w Luminance. Klikamy na to, następnie na kolor, który nas interesuje, klikamy lewym przyciskiem myszy i trzymamy go cały czas, przeciągamy w dół i przeciągamy w górę i wtedy Lightroom doskonale widzi, które barwy mają zostać przez niego poprawione i ja zostawię go w tym momencie, czyli w takim bardzo mocnym czerwonym, który przy okazji trochę przyciemnimy, żeby jeszcze bardziej zwracał na siebie uwagę. I na pewno takie zdjęcia widzieliście na Instagramie. Ten typ zieleni, ten typ niebieskiego i ten typ czerwieni, który bardzo mocno rzuca się w oczy. Klikamy done. Tak wygląda zdjęcie przed, tak wygląda zdjęcie po naszej obróbce. Droga Irmino, mam nadzieję, że będzie Tobie się podobało to zdjęcie, a my przechodzimy już do następnego. Następne zdjęcie trafiło do mnie od Martyny. To zdjęcie konia przy pięknym świetle, bo jak zauważycie, od prawej strony tego zdjęcia pada nam przepiękne słońce, co również widać za koniem, bo właśnie w tamtą stronę idzie jego cień. Więc na pewno są trzy rzeczy, które w tym zdjęciu będę chciał zrobić. Raz, podkreślić to, że to słońce pada od prawej strony na konia. Dwa, skupić uwagę na koniu i sprawić, że będzie bardzo ostry. Trzy, pozbyć się zbędnych detali z tego zdjęcia, żeby również skupić uwagę na koniu. Pierwszą rzecz, jaką zrobię, dodamy kontrastu, dość sporo. Dodatkowo podciągamy odrobinę biel, ściągamy czernie, żeby trzymać nasz kontrast. Możemy wyciągnąć troszeczkę cienia, aczkolwiek nie za wiele, bo nie do końca chcę, żeby to, co się działo tutaj za tym koniem, było turbo mocno widoczne. I przechodzimy sobie dalej. Następną rzecz, jaką chciałbym zrobić, ciągnąć troszeczkę nasycenia z zieleni na hue. Przenieść go bardziej w stronę żółtego, żeby wprowadzić taki bardziej bajkowy kolor. I na luminance chętnie ten kolor troszkę ściemnię,
żeby nie zwracać aż tak bardzo uwagi na tą trawę, ale żeby jednak ona tu była. Samo zdjęcie oczywiście musimy wykropować sobie do formatu 4:5, tego jakbyśmy to robili na Instagramie. W takiej postaci będzie wyglądało nieźle, dlatego że w tym momencie bierzemy sobie nasze narzędzie Graduated Filter i zaczynamy zaznaczać sobie w miejscu, w którym pada nasze słońce i możemy zrobić dwie rzeczy. Podnieść odrobinę highlights, podnieść odrobinę exposure i podnosimy temperaturę, która sprawia, że nasz koń został oświetlony przez ciepłe promienie słońca. Do tego potrzebujemy dołożyć winietę, może nie jakąś bardzo agresywną, ale jednak. Jeszcze raz wchodzimy sobie w nasz graduated filter, żeby jednak troszeczkę to rozjaśnić mocniej, bo ta winieta nam to ściągnęła. Zaznaczamy naszego konia radialem, tak aby móc dokonywać na nim zmiany sekcyjnej. Czyli w tym momencie podciągamy trochę biel, wyciągamy delikatnie cienie, lekko jeszcze rozjaśniamy i przede wszystkim nadajemy mu texture i ostrości, odrobinę kontrastu, żeby to on zwracał na siebie uwagę. I teraz przy pomocy graduated filtra możemy na przykład tu od tyłu dodać cienia, tu od dołu również takiego cienia dodać. I słuchajcie, w tym momencie mamy świetny przykład na to, jak w Lightroomie przy pomocy edycji selektywnej możemy z takiego zdjęcia zrobić takie zdjęcie. Czyli ze zdjęcia, które jest dość płaskie, które nie ma dużej przestrzeni, które nie zwraca za bardzo uwagi na naszą główną postać bohatera, w tym przypadku konia, do zdjęcia, które wygląda tak magicznie, filmowo, które ma różne typy cienia, różne typy rozświetlenia. Mam nadzieję, że Martynie to zdjęcie będzie się podobało. Dziękuję za fotkę. Słuchajcie, kolejne zdjęcie trafiło do mnie od Daniela Romanowicza i na samym początku, Danielu, chciałbym ci powiedzieć, następnym razem błagam was, stańcie na środku, dlatego że to zdjęcie oczywiście już sprowadzam do 4:5 i teraz mamy problem, dlatego że ta góra, to wzniesienie bądź też korzeń drzewa, cokolwiek to jest, nazwijmy to kształtem, ten kształt jest nie do końca regularny, aczkolwiek bylibyśmy w stanie go fajnie wycentrować, ale wy nie jesteście w środku, więc jakby to jest problem. Spróbujemy takiego kadru, bo myślę, że on będzie wyglądał całkiem nieźle i nadal zwraca na was uwagę przy zachowaniu tego naszego kształtu trójkąta. Ja bym jednak pokusił się o coś takiego, żeby to miało więcej sensu tutaj, jeśli chodzi o boki, żeby one mniej więcej w tym samym momencie się zaczynały. Już wam pokazuję, o co chodzi. To wygląda trochę bardziej konsekwentnie i chciałbym tutaj wykorzystać swój preset Moody Urban. To niby jest preset urbanowy, ale spójrzcie, dlaczego on jest fajny w takich zdjęciach. Te liście to mają teraz taki bardzo modny, ciemnozielony, lekko z obniżonym nasyceniem. Bardzo fajnie taki zielony wygląda. Jest bardzo, bardzo klimatyczny. Tylko jedna rzecz. W naszym Moody Urbanie nie ma miejsca na kolory skóry, więc musimy podnieść sobie nasycenie. Przede wszystkim koloru pomarańczowego i nasza skóra wróciła już do swojej naturalnej postaci. Ja do tego zdjęcia nadałbym troszeczkę winiety, żeby skupić na was jeszcze mocniej uwagę, ale że zrobiliśmy winietę, no to warto by było was z tego cienia mocniej wyciągnąć i przy pomocy radiala właśnie tego dokonamy. Wyciągniemy was trochę mocniej z cienia, troszeczkę was rozjaśnimy i nadamy wam troszeczkę tekstury i ostrości, żebyście to wy, bohaterowie tego zdjęcia, rzucali się w oczy najmocniej. I tak naprawdę tyle. Tak naprawdę to zdjęcie potrzebowało takiego kopa klimatycznego i myślę, że tego kopa otrzymało. Tak wygląda przed, tak wygląda po. Mam nadzieję, Danielu, że podoba ci się wersja
instagramowa tego zdjęcia. Mam nadzieję, że przemawia ona do ciebie. Oczywiście straciliśmy tutaj trochę tej naturalnej zieleni, ale myślę, że na poczet bardzo fajnej i klimatycznej fotki. Kolejne zdjęcie trafiło do mnie od Piotra Wiatrowskiego. Jest to bardzo klasyczne zdjęcie pomostu. Ja bardzo lubię takie fotki. Oczywiście doprowadzamy go do 4/5, prostujemy, centrujemy, żeby oczywiście nasze molo szło idealnie w środek. Przechodzimy sobie do HSL-a. W samym hue proponuję skorzystać z plus 30 i minus 30, jeśli chodzi o blue i aqua, które sprawia, że nasze woda i niebo wpadają w ten taki bajkowy, magiczny teal. Do tego proponuję, żebyśmy na krzywych wprowadzili do naszego zdjęcia troszeczkę fade'u, jak widzicie, przede wszystkim tutaj na tych cieniach pojawia nam się taka fajna, kinowa, filmowa poświata i tak zbiera nam cały to molo razem z tym cieniem w jedno i nadaje temu taki bardziej klimatyczny look. I tak naprawdę to ja bym tu skończył. Uważam, że właśnie tak to zdjęcie powinno wyglądać. Możemy ewentualnie przy pomocy graduated filtra ściągnąć sobie trochę jeszcze prześwietleń z naszego nieba. Tak wyglądało to zdjęcie przed i tak wygląda to zdjęcie po. Nie jest to jakaś ogromna zmiana, nie jest to coś, co wywali wam życie do góry nogami, aczkolwiek jest to zmiana na tyle estetyczna i na tyle widoczna, że sprawia, że to zdjęcie ze zwykłej fotografii zamienia się w bardzo klimatyczne zdjęcie, które na Instagramie bardzo dobrze by się wam klikało. Słuchajcie, przedostatnie zdjęcie trafiło do mnie od Adama Brzozowskiego. Zdjęcie, na którym nie widać nic. Jakby jest trochę nieba jasnego i generalnie nic więcej. Więc chciałem na przykładzie tego zdjęcia pokazać wam, że większość zdjęć da się jakoś uratować. Przede wszystkim wyciągnijmy sobie z cienia to, co tam się chowa. Pokazuje się nam pies. Okazuje się, że w tym cieniu znajdował się pies i na tym będziemy pracowali. Na samym początku poszedłbym w taki bardziej troszkę kinowy kadr, czyli oczywiście 16:9. Utrzymajmy sobie tego psa tutaj po lewej stronie z naszym głównym słońcem w prawym górnym rogu, więc mamy trochę akcji w prawym górnym rogu i w lewym dolnym rogu, więc możemy to w miarę symetrycznie ograć. Klikamy OK. Wygląda to jak klatka z filmu. Co możemy zrobić z tym zdjęciem? Przede wszystkim możemy zaznaczyć naszego psa. Klikamy OK. I mamy tego psa wyciągniętego. Oczywiście, jak widzicie, ziarno na tym zdjęciu jest niesamowite. Zaraz będziemy się tym zajmować również. Najwięcej, co bym chciał zrobić, to są dwie rzeczy. Wprowadzić kinowy fade i wprowadzić kinowe cienie. Do tego wykorzystam sobie split toning. Split toning pozwala nam na pokolorowanie każdego cienia, który mamy na zdjęciu. Żeby sprawdzić, który cień nam odpowiada, dajmy sobie w tym tutaj panelu saturację na przykład na 30 i jedźmy po wszystkich kolorach, które nam się wyświetlają na ekranie i podejmujemy decyzję, który chcemy. Ja oczywiście chciałbym pójść w taki bardziej kinowy, zielony, wpadający w niebieski i oczywiście obniżę sobie trochę, powiedzmy do 20 te nasze nasycenie, żeby tego nie było aż tak dużo tej zmiany. Tak wyglądało przed i tak wygląda po. Dodatkowo kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, to jest ściągnięcie naszego ziarna. Przede wszystkim ściągamy sharpening, nie chcemy ostrzyć tego zdjęcia. Dodatkowo dojedźmy do 40, jeśli chodzi o noise reduction. I teraz na naszym zdjęciu widzicie, tak wyglądało nasze ziarno przed dokonaniem tych zmian, tak wygląda po. Dodatkowo na całe zdjęcie chciałbym nałożyć jeszcze odrobinę fade'u właśnie na krzywych,
żeby wprowadzić taki bardziej dreamy, taką klimatyczną, kinową poświatę. I tutaj od miejsca tego naszego słońca myślę, że można by było wprowadzić cieplejszy taki poblask, który będzie dochodził aż do tego naszego bohatera, czyli tego pieska. Trochę podkręcimy highlightsy. Tak wygląda to zdjęcie przed i tak wygląda po. Zdjęcie przed nie pokazuje nic, a zdjęcie po nagle się okazuje, że tam jest jakiś pies, jakieś słońce, jakieś pajęczyny, jakieś drzewo. Mam nadzieję, Adamie, że tobie to zdjęcie się podoba w wersji, w której widzisz je teraz na ekranie. Słuchajcie, ostatnie zdjęcie dzisiaj trafiło do mnie od Damiana Zarzyckiego i jest to zdjęcie, które będzie takim przykładem takiego bangera na Instagrama. Już wam pokazuję. To zdjęcie, ja już wiem, że ono będzie idealnie wyglądało w Teal and Orange. Ten preset, jak już wspominałem, będzie wychodził na lato, najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia. Nakładamy preset Teal and Orange i właśnie mamy przykład tego, co możemy zrobić z taką fotką. I mamy świetnie wyglądające zdjęcie. Ten preset ma podbitą ekspozycję, więc możemy ją odrobinę ściągnąć, żeby nasze niebo się przebijało mocniej. W tym wypadku ja bym proponował podnieść odrobinę biele, żeby to niebo było jednak mocniej widoczne. Nałożymy sobie radiala znowu na naszą postać. Wyciągniemy trochę cienie i lekko ekspozycję po to, żeby ona była bardziej widoczna. Jedna rzecz, którą chciałbym zrobić w tym zdjęciu, to pozbyć się tego i pozbyć się tych lasów tutaj. Normalnie zrobiłbym to w Photoshopie, a dzisiaj na potrzeby tego odcinka wykorzystamy tylko i wyłącznie Lightrooma i zrobimy to przy pomocy narzędzia o nazwie Spot Removal. Bierzemy sobie takie narzędzie, zaznaczamy sobie fragment, który ma zostać podmieniony na inny fragment z naszego zdjęcia i dopasowujemy sobie to do chmur i oczywiście do linii horyzontu. I słuchajcie, pozbyliśmy się tego lasu, więc teraz cały fokus jest na naszą postać. Odrobinę możemy ściągnąć jeszcze highlightsów z nieba, tak aby nie było tego tam tak dużo prześwietlonego. I tak wyglądało nasze zdjęcie przed, tak wygląda nasze zdjęcie po naszej edycji. To zdjęcie naprawdę zrobiłoby świetne wyniki na Instagramie, bo takie zdjęcia bardzo dobrze się klikają. Jest ono klimatyczne, ma fajne kolory, jest wycentrowana postać, jest trójwymiarowy, bo ma dwa plany, więc takie zdjęcia bardzo dobrze wyglądają na Instagramie. Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam was na swojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie. Również w opisie znajdziecie adres mailowy, na który możecie wysyłać swoje zdjęcia, żeby właśnie trafić na mój odcinek, żebym to właśnie wasze zdjęcia edytował do kolejnej edycji. Ja oczywiście takie zdjęcia edytowane odsyłam później do was, a wy możecie opublikować je u siebie na Instagramie, więc jeżeli komukolwiek taka edycja by się spodobała i chciałby coś takiego zobaczyć na swoich zdjęciach, śmiało wysyłajcie maile, adres macie w opisie. Przypominam, że oglądanie tych filmów jest swego rodzaju poradnikiem do używania Lightrooma, bo ja oczywiście tłumaczę, co robię, jak robię i dlaczego, więc zawsze możecie czegoś się jeszcze poduczyć. Ja się dzisiaj z wami żegnam, widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć!